radość, szczęście, zadowolenie, uczucia spełniania się, entuzjazm. Można by tak długo wymieniać synonimy słowa radość, które właśnie teraz i w tym miejscu nabiera szczególnego znaczenia. Jesteśmy w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim i już za moment udamy się w gościnne progi Wydziału Polityki Społecznej. Tam od rana obraduje komisja konkursowa zwana Kapitułą Nagrody, która ma przed sobą niezwykle trudne zadanie – wybrać społecznika roku. Serdecznie w radosnym studiu społecznika. Dzisiaj wydanie specjalne, bo i okazja jest nadzwyczajna. Już za moment młodzi redaktorzy zagoszczą w naszym studiu i opowiedzą o niezwykłych osobach nominowanych do konkursu Wojewody Lubuskiego Społecznik Roku 2018. Zaczynamy prezentację nominowanych. Połączmy się zatem ze studiem, w którym jest już Piotr. Opowie nam o osobie niesamowicie energicznej i pogodnej. Piotrze, jesteśmy ciekawi Twojej relacji. Dzień dobry. Tak jak mówi Emilka, miałem okazję przygotować materiał o osobie niezwykłej. Pani Violetta Nikoliszyn jest instruktorem terapii zajęciowej w środowiskowym Domu Samopomocy nr 2 w Zielonej Górze. Została nominowana za dawanie siebie w codziennej pracy. Praca, odpowiedni zawód, to jeszcze wszystko przede mną. Ale niektórzy dorośli, których obserwuję w drodze do pracy, mają nietęgie miny, ciężki krok i spuszczone głowy. Jednak żadnej z tych cech nie zauważyłem u pani Violetty. I bierzmy z niej przykład. A za co lubi swoją pracę? Swoją pracę? Lubię za odrobinę szaleństwa, za entuzjazm moich podopiecznych, za radości, za smutki, za całokształt. Po prostu pracuję, robię to, co lubię. Żeby powstało smaczne ciasto, w końcu ciarlotka, trzeba mieć dobry przepis. A jaki jest przepis pani Violetty na dobrego społecznika? Zobaczcie. 20 deko radości, 30 deko szaleństwa, odrobina niepewności, 3 kilo możliwości, 4 kilo podopiecznych, 7 kilo rodziców, 20 kilo kadry, bez której się nie da zrobić nic, 3 kilo wątpliwości pani kierownik, 2 kilo akceptacji pana dyrektora. Wymieszać, odstawić, zostawić i zacząć działać. Każda praca jest bardzo ważna. Policjanta, nauczyciela, lekarza i można by długo jeszcze wymieniać. Ale dlaczego praca społecznika jest ważna? Praca społeczna ważna jest chociażby dlatego, żebyśmy mieli więź z innymi ludźmi, żebyśmy nie pozostali tylko sami sobie. Powody działania ludzi są bardzo różne. Jedni coś robią, bo muszą, inni bo chcą, a jeszcze inni nic nie robią. Nie dotyczy to jednak naszej bohaterki. Co motywuje panią Violettę? Sami posłuchajmy. W pracy społecznika największą motywacją dla mnie jest radość moich podopiecznych, ich postępy, sukcesy, to, że mogą odkryć świat na nowo, to, że mogą pokazać ludziom, że jeżeli tylko się chce, to można, że nie ma rzeczy niemożliwych i że są częścią społeczeństwa. I to jest dla mnie najważniejsze. Dziękujemy Piotrze za ciekawą relację, a dla pani Violetty, która na pewno nas ogląda,
Specjalne pozdrowienia od naszej całej redakcji. Pani Violetto, nieustającej radości z dawania siebie innym. Pozdrawiamy! Połączymy się z redaktorem Adrianem. Halo, Adrian, witamy. Powiedz, kogo nam dzisiaj zaprezentujesz. Witam Państwa. W trakcie przygotowywania tego materiału jeden z moich współpracowników po pierwszej rozmowie telefonicznej z tą osobą określił ją jako niezwykle ciepłą, otwartą i serdeczną. Pani Magdalena Napierała, bo o niej właśnie mówimy, od 25 lat działa w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze. Opiekowała się również osobami śmiertelnie chorymi i ich rodzinami. Prowadziła hospicjum i szkołę rodzenia. Doświadczenia osobiste sprawiły, że pani Magdalena podjęła kolejną społeczną inicjatywę. Zaczęłam działalność 12 lat temu. Spotkałam się, że są w Polsce pojedyncze miasta, które organizują pochówki dzieci zmarłych przed urodzeniem. I od 12 lat to trwa. Każde dzieciątko, które przygotowujemy do pochówku, jest otulane okryciem, ubrankiem. Mama sama wybiera takie ubranko, nawet dla najmniejszego dzieciątka. I pomagam właśnie tym mamom w przeżyciu tej takiej trudnej sytuacji, bo to nie jest to łatwe. Pani Magdalena, diagnozując problemy współczesnego człowieka, daje kilka dobrych rad, które w moim odczuciu są skierowane nie tylko dla społecznika. Posłuchajmy. Nie ma chwili na zatrzymanie. Pędzimy za karierą, za byciem kimś lepszym, byciem kimś indywidualnym i nie mamy czasu dla drugiego człowieka i dlatego tutaj potrzebny jest ktoś, kto zatrzyma się nad drugim człowiekiem, nad jego potrzebami, nad jego słabościami. Każdy społecznik w jakiś sposób się wyróżnia. Nie możemy jednak myśleć, że chcielibyśmy być jedynymi spośród wielu, tylko musimy być ogromną taką grupą ludzi, którzy są empatyczni, podchodzą altruistycznie do tego, co robią. Nie powodowani jakimikolwiek zyskami, sławą, popularnością. Pani Magdalena to osoba, która posiada umiejętności wyczuwania potrzeb społecznych. Jest skuteczna w tym, co robi, skąd się to bierze? Zobaczmy, co o tym mówi nasza bohaterka. Myślę, że Pan Bóg daje ludziom różne talenty i pozwala je odkrywać. Nie wiem, czy odkryłam wszystkie, czy odkopałam, czy to już jest koniec, ale pewnie tak, skoro już nie mogę dużo chodzić. I człowiek otwiera się na to. Dlaczego to jest praca wolontaryjna? No bo darmo dostałeś, darmo dajesz. Dziękujemy Adrianie za ciekawą relację, a dla pani Magdaleny ślę moc całusów. Już łączymy się z naszą redakcyjną koleżanką, która przygotowała kolejną relację. Alu, oddaję ci głos. Jeżeli Państwo chcieli poznać osobę niezwykle kreatywną, posiadającą zdolności plastyczne, literackie i muzyczne, zapraszamy do Szarcza. Tam w domu pomocy społecznej pracuje pani Alicja Majewska-Ceranik, terapeutka zajęciowa. A zaczniemy od tego, kto skradł serce pani Alicji i jakie są tego konsekwencje. Zobaczmy w materiale filmowym. Całe moje życie zawodowe poświęciłam pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i nie wyobrażam sobie, że mogłabym w życiu robić coś innego. Od 17 lat pracuję w Domu Pomocy Społecznej w Szarczu, gdzie jestem terapeutą zajęciowym. Mieszkanki tego domu skradły moje serce i stanowią bardzo ważny element w moim życiu. Też macie Państwo nieraz wrażenie, że doba jest za krótka? To nic dziwnego. Podobnie uważa pani Alicja, która tłumaczy, dlaczego ma z tym problem. Prawdziwy społecznik zdaje sobie sprawę z tego, że może czynić coś dla kogoś bezinteresownie i robi to bez najmniejszego zastanowienia.
Wszystko bowiem, co robimy, powinno płynąć z głębi serca. Kreatywność jest jednak jedną z największych cech społecznika. Ciągle chcemy, żeby coś się działo, ciągle coś planujemy, działamy, ciągle coś organizujemy. Często chciałoby się, aby doba miała więcej jak 24 godziny. Praca może być ciężka, może być trudna, wyczerpująca, ale jak ją się kocha, to wszystko to, o czym przed chwilą powiedziałam, staje się nieistotne. Co o tym mówi pani Alicja? Zobaczmy! Dzięki radości, którą daje mi praca z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, mogę realizować swoje pasje i marzenia. O, przepraszam, panowie z reżyserki podpowiadają, że jestem już na wizji. No cóż, radość pani Alicji też mi się udzieliła. Pani Alu, pozdrawiam panią śpiewającą. A tymczasem zakończyliśmy prezentację nominowanych w kategorii indywidualnej. W radosnym studiu społecznika. Już zaczynamy prezentację nominowanych. Łączymy się z naszym redakcyjnym kolegą, który ma relację o niezwykłym miejscu. Halo, Adam. Chcę państwu przedstawić dom pełen radości, uśmiechów i wspaniałej atmosfery. Dom, w którym wszyscy czują się bezpiecznie, czują się akceptowani, potrzebni i szczęśliwi. Myślicie państwo, że można stworzyć takie miejsce? Posłuchajcie odpowiedzi środowiskowego domu samopomocy w Żarach. Można stworzyć takie miejsce pracy dla pracowników i takie miejsce będące drugim domem dla osób narażonych na całkowite wykluczenie społeczne, w którym będą i radośni, i szczęśliwi i będą mogli się usamodzielniać. Wszystkie trudności, z którymi się borykają dzięki tej atmosferze, dzięki profesjonalnej kadrze, były możliwe do zrobienia. No właśnie, ale to nie wszystko. Muzyka tam odgrywa bardzo ważną rolę, ale nie zapominajmy, że do tego wszystkiego potrzebni są właściwi ludzie. Mam przyjemność pracy z absolutnie żywą materią. Pierwszą jest oczywiście sam człowiek. Z całym spektrum swoich emocji. Każdy z naszych uczestników niesie ze sobą bogatą, często bardzo intensywną opowieść. Drugą, również żywą materią jest muzyka. Połączenie emocji i muzyki potrafi działać cuda. Wszyscy wiemy, że ludzie powinni słuchać siebie nawzajem. A czy tak jest w tym domu? Staramy się podążać za naszym uczestnikiem, za jego problemami, staramy się być empatyczni, słuchać o ich problemach, o ich potrzebach, próbujemy im pomóc i generalnie widać uśmiech i zadowolenie na ich twarzy. W każdej pracy uśmiech, słowo dziękuję, podanie ręki to ważne gesty i nie powinniśmy ich żałować, co potwierdzi każdy ze środowiskowego domu samopomocy w Żelach. Wszystko się bierze z serca człowieka.
myślę, to powiedzenie dziękuję, uśmiech tego człowieka jest bardzo ważny, motywuje nas do dalszej pracy, ale tak, mówię, spojrząc głębiej w to wszystko, to myślę, że to, co się dzieje u tego człowieka obecnie, a to, co było wcześniej, to jest bardzo ważne. Czy ten człowiek pokonał te wszystkie bariery, to nas motywuje do dalszej pracy. Dziękujemy Adamie za ciekawą relację, a wszystkim pracownikom i podopiecznym przesyłam serdeczny i radosny uśmiech. Gościem naszego programu jest redaktorka Maja. Maja, Maju, witamy Cię. O kim nam opowiesz? Halo, Maju. Dzień dobry. Pasja, radość, energia. Te trzy słowa najbardziej oddają atmosferę, która panuje na warsztatach terapii zajęciowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach. Praca społecznika daje nam poczucie wartości, łączy nas z ludźmi i daje nam niesamowitą radość. Radość! 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 Niezwykle sympatyczne miejsce. Tam każdy każdego lubi. Odnoszę wrażenie, że oni bez siebie po prostu żyć nie potrafią. Zresztą, co ja będę mówiła? Sami Państwo zobaczcie. Jolu, co jest dla Ciebie najważniejsze w pracy? Chyba uśmiech i radość moich podopiecznych, gdy spędzamy razem czas. Aniu, za co lubisz swoją pracę? Za chłopaków rozrabiaku! Magda, co jest dla Ciebie największą motywacją w pracy społecznika? Przede wszystkim radość drugiego człowieka. A lubicie tutaj przychodzić? Tak! Lubicie ze mną jeździć? Tak! I za to lubię tą pracę. Warsztaty terapii zajęciowej to nie tylko mile spędzony czas, ale również pokonywanie barier wynikających z niepełnosprawności. O tym w filmie. To radość powoduje to, że jesteśmy kreatywni. I chyba z tego związku zrodził się bieg szlakiem żarskich uliczek. A on pokazuje nam, jak czerpać radość z pokonywania barier. I to jest niesamowite w całej tej sytuacji. Tak jak słyszeliśmy, warsztaty terapii zajęciowej są od wielu lat organizatorami biegu szlakiem żarskich uliczek. Uczestnicy z mapą w ręku muszą znaleźć punkty orientacyjne w terenie i wykonać określone zadania. Impreza ta jest świetną formą edukacji oraz integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną ze środowiskiem lokalnym. Dziękujemy, Maju. To było energiczne, radosne, a co najważniejsze zdrowe, bo każda aktywność ruchowa, czy to bieg, czy to marsz, jest bardzo zdrowa. I dlatego teraz zapraszam wszystkich na małą gimnastykę. Uwaga! Wszyscy zgromadzeni na gali. Ręce unosimy do góry i machamy do uczestników warsztatów zajęciowej. Też serdecznie ich pozdrawiamy. A co tam jest po drugiej stronie? Superman? Sebastian, to ty? Proszę Państwa, oto nasz redakcyjny kolega Sebastian, który, jak myślę, wyjaśni nam powód swojego przebrania. Witam Państwa! Ten strój nie jest przypadkowy. Zaraz się o tym przekonacie, oglądając ten film. Te supermenki to prawdziwe bohaterki, które na co dzień pracują w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku. A czym się tam zajmują?
Animuję środowisko lokalne na rzecz wsparcia potrzebujących, kierując swoje działania do różnych grup społecznych. Dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych i ubogich. Motywuje nas to, że dzięki nam ktoś się uśmiecha. To, że mamy możliwość wpływu na to, żeby świat choć trochę był lepszy. Motywuje nas przyjemność, jaką doświadczamy, pomagając innym, która jest nagrodą samą w sobie. Supermenki czerpią z tych działań radość i satysfakcję, dzieląc się tym ze swoimi podopiecznymi. Satysfakcję daje mi świadomość, że dzięki moim działaniom ktoś staje na nogi, zmienia swoje życie na lepsze. Największą radość i satysfakcję z pracy daje mi zadowolenie i wdzięczność osób, którym pomogłam, a wsparcie koleżanek z pracy przy trudniejszych momentach, bo nie ukrywajmy, ta praca nie należy do łatwych, daje mi powera do działania. Wokół nas jest wiele osób, które potrzebują wsparcia, a my odkrywamy w sobie radość dzielenia się. Jesteśmy małą gminą z jeszcze mniejszym budżetem i dlatego piszemy projekty, poszukujemy darczyńców, aby pozyskać środki, by móc realizować działania, które służą mieszkańcom naszej gminy. A na koniec przypis na Spider... Oj, przepraszam, na społecznika. Nasz przepis na społecznika. Kilogram optymizmu i chęci do działania. Pół kilograma motywacji do niesienia pomocy potrzebującym. 20 dekagramów wygospodarowania wolnej chwili. 10 dekagramów odwagi i brak barier psychicznych. 5 dekagramów odpowiedzialności i szczytu wrażliwości. A teraz to wszystko zmieszać i czekać na radość innych. Gdybym mogła być supermenką jeden dzień, pewnie byłabym. Tak, tak, drodzy Państwo, każdy ma zadatki na supermena. Wystarczy pomagać innym, tak jak robią to panie z ośrodka pomocy społecznej, które przy tej okazji gorąco pozdrawiamy. Drogie panie, niech moc będzie z wami. Redaktor w naszym radosnym studiu, Jakub, tym razem ma ze sobą teczkę pełną obrazków. Jakub, łączymy się z tobą. Każdy obraz na ścianie, a nawet taki niepozorny rysunek, może opowiadać o jakimś miejscu, ludziach, ciekawych historiach. W Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim na ścianach korytarzy wiszą obrazy. Okazuje się bowiem, że mieszkanki domu stały się inspiracją dla artystów, którzy poprzez sztukę wydobyli z nich piękno. Jest to innowacyjny projekt, ponieważ pierwszy raz grupa młodych ludzi, a to są studenci Akademii Sztuk Pięknych z Wrocławia, przyjechali do nas na taki dłuższy okres. Przyjechali tu też po to, żeby zobaczyć jakby funkcjonowanie, zasady funkcjonowania osób chorych w takich placówkach jak nasza, ale też po to, żeby wydobyć z naszych pań takie piękno wewnętrzne. Nie pojmowałem tego rzeczywistego wrażenia, które tutaj spotkało mnie, prawda? No, ale nie, tak jak mówię, no, wiedziałam, gdzie jadę. Studentom również opowiadaliśmy, gdzie, po co jedziemy. Ale nikt z nas nie zdawał sprawy, że to jest rzeczywiście takie miejsce i wyjątkowe miejsce. Artyści to studenci Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Ich dwutygodniowy pobyt w Domu Pomocy Społecznej przyniósł efekt terapeutyczny dla mieszkanek. Te panie po prostu mają taki potencjał. One czasami
robią takie rzeczy, których my się w ogóle nie spodziewaliśmy. Jedna pani cały czas maluje jakieś cyfry i tak naprawdę nie do końca wiadomo skąd to się wzięło, ale po prostu to jest gdzieś w niej i ona to zaczyna w taki dosyć abstrakcyjny sposób malować. Bo tu studentek można się uczyć różnych form wyrażania sztuki i ekspresji. Spotkałem się z pomocą, z dobrym przyjęciem ze strony studentek. Doceniam to, że przyjechały z tak daleka, żeby się spotkać z nami i nam pokazać świat artystyczny. Praca w Domu Pomocy to nie tylko udział w projektach i zorganizowanych wydarzeniach, ale przede wszystkim trudna praca społecznika, który jednak pomimo wielu wyzwań szanuje i kocha swoje zajęcie. Każdy może pomagać zawsze i wszędzie. Tak o sobie mówią pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim. Zobaczmy. Myślę, że każdy może pomagać zawsze i wszędzie, ale każdy może się znaleźć w takiej sytuacji, że będzie wymagał tej pomocy. Tutaj nawet najdrobniejszy gest powoduje, że zmieniamy świat tych ludzi. Każdego dnia czuję, że jestem tu potrzebna, że mam wpływ na to, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, żeby się nad nim pochylić, czasami tylko przytulić. Dziękujemy, Kuba, za piękną relację. Dla wszystkich bez wyjątku z Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim wielkie uściski. Nasz program dobiegł już końca. Wszystkim nominowanym do tytułu Społecznika Roku 2018 serdecznie gratuluję. Żegna się z Państwem Emilka.